Witamy Państwa serdecznie z hali Artego Arena w Bydgoszczy. Zbliża się koniec roku i tak jak obiecaliśmy, zbliża się również drugie wydanie magazynu Café Basket. Dzisiaj w tym odcinku bardzo wiele ciekawych tematów, wiele hitów. Porozmawiamy sobie o kadrze, o incydencie, do jakiego doszło tutaj podczas zgrupowania reprezentacji Polski w Bydgoszczy. Porozmawiamy sobie również o pierwszej rundzie i o hitach transferowych. 15 stycznia, już coraz bliżej, coraz mniej czasu, a w tym dniu zamyka się właśnie okienko transferowe. Ze mną w studio nasi współtwórcy i stali eksperci tego programu, były koszykarz, trener, legenda bydgoskiej koszykówki, Przemysław Gierszewski. Witam serdecznie. Cześć Tomku, witam Państwa. Dziennikarz sportowy Fakty, Dawid Siemieniecki. Witamy. I nasz najmłodszy ekspert, uśmiechnięty, Robert Borkowski. Cześć Tomku, dzień dobry. Witamy. Panowie, bardzo dużo tematów do dyskusji dzisiaj. Zaczniemy sobie od kadry. Ustaliliśmy generalnie na początku, że będziemy rozmawiać tylko o pierwszej lidze. Natomiast nie sposób porozmawiać o reprezentacji Polski. Jest to w sumie nasze dobro narodowe i zależy nam na tym, aby wyglądało jak najlepiej. Natomiast byliśmy zszokowani, ponieważ podczas zgrupowania tutaj kadry w Bydgoszczy dochodziły do nas szokujące i jednocześnie smutne wieści, bo mecz z Węgrami był rozgrywany w piątek. Natomiast dostaliśmy informację, że w czwartek bodajże, w środę w nocy wieczorem kilku reprezentantów kraju było widzianych w klubie nocnym. I druga informacja jeszcze dla nas bardziej szokująca. Kilku reprezentantów było, kadrowiczów było widzianych w sobotę o 4:15 rano na Starym Rynku w Bydgoszczy. W stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Robert, zapytam troszeczkę przewrotnie, bo ty alkoholu nie pijesz. Natomiast to z tego, co wiemy... O to ci chodziło, że mnie zaskoczysz tym pytaniem. Tak, tego, natomiast z tego, co wiemy, nie jesteś przeciwny. Twoja opinia na te doniesienia. Dziwne pytanie, powiem ci szczerze. No, trudno być przeciwnym alkoholowi. Każdy robi to, co uważa za słuszne, ale no, to trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jest się osobą publiczną, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby sobie koszykarze wypili piwko, nie wiem, jedno, dwa, po udanym meczu, na koniec zgrupowania, spokojnie, w zaciszu hotelowego pokoju. Okej, nie ma problemu, ale jeżeli gramy mecz w piątek i to gramy mecz, no tragiczny. Wygraliśmy go, ale dla mnie to był mecz tragiczny, bo bardzo ciężko mi się go oglądało. Nie wiem jak wam. Nie dało się tego oglądać. No trochę mi oczy krwawiły, powiem szczerze. I po takim meczu zawodnicy są widziani w nocy, w stanie takim średnim, jak to nazwałeś. No nie, dla mnie to jest kpina z kibica, dla mnie to jest obraza w ogóle. Obraza no, kraju, no bo reprezentujesz kraj. Grając w reprezentacji Polski, reprezentujesz Polskę. No i to dla mnie to jest hańba takie coś, bo to się w ogóle nie powinno zdarzyć, takie coś nie powinno być miejsca. Mówię, gdyby to było ewentualnie po tym drugim meczu, to chyba no to okej, nie wiem, mieliby jakieś dwa tygodnie potem wolnego, wakacje, nie wiem, cokolwiek. Jest środek sezonu. To. Ale po meczu, gdzie właściwie za 24 godziny grali następne spotkanie, ważne, z Litwą, robią takie rzeczy i potem jadą na Litwę i od trzeciego garnituru Litwy dostajemy takie baty, że się na to nie da patrzeć. No to coś tutaj, coś no tutaj właśnie, nie o tej grze za chwileczkę sobie porozmawiamy. Przemek, grałeś zawodowo w koszykówkę. Jak ty widzisz takie zachowania reprezentantów? Powiem ci tak, no zawsze jest na tego typu, że tak powiem, zachowania, jest zawsze czas i miejsce, tak? Akurat to nie było i nie to miejsce, i nie ten czas, gdzie jednak no, bycie w kadrze jednak nobilituje i że tak powiem, powiedzmy, no, wymusza na nas odpowiednie zachowania. Tym bardziej, że no, wszyscy mocno na tą kadrę liczą i czas, żeby to po prostu też profesjonalnie wyglądało w kadrze. Już nie mówię o samych zawodnikach w czasie zgrupowania i tak, w czasie tych, powiedzmy, obowiązków zawodowych, tylko też poza, tak?
Wiadomo, że no przyjdzie ten moment, kiedy trzeba ten stres rozładować, który mamy. No ale nie tak jak mówicie, nie w tym momencie, nie w tym miejscu, bo no to wszyscy nie w ten widzą, sposób. Tak? Nie w ten sposób, tak? No bo jeżeli mam za dzień czy za dwa dni mecz, no to trzeba się do tego meczu odpowiednio przygotować. Tym bardziej mecz o taką stawkę. Nie gramy tutaj, to nie jest turniej towarzyski. To nie są zawody, gdzie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek odpuszczenie, bo mamy możliwość naprawienia tego błędu. Tylko to jest mecz, tak, takie powiedzmy, to są mecze o dla nas bardzo ważną stawkę. Tak? Eliminacja Mistrzostw Świata, żeby się tam dostać, to jest no, duże wyzwanie i nie można sobie takie rzeczy pozwalać. I z perspektywy zawodnika, i z perspektywy trenera, no nigdy akurat czegoś takiego nie robiłem i starałem się tego unikać, po prostu w ten sposób podchodzić, żeby no, jest miejsce na to, kiedy są wakacje, tak, kiedy nie ma problemu, proszę bardzo, każdy może zrobić to, co lubi. Tutaj trzeba zadbać i o swoje ciało, o swój organizm, ale przede wszystkim też o moją własną dyspozycję, która na pewno nie jest wtedy w 100% taka idealna. Dlatego chociażby, że to nie jest dyscyplina indywidualna, tak? Tylko zespołowa. To ma wpływ na cały zespół. Zgadza się. No, ja znam bardzo dużo koszykarzy i koszykarek, którzy mówią, że po prostu tego alkoholu unikają w trakcie sezonu. Dawid, czy chciałbyś coś dodać? Unikasz, czy nie? To zostało już powiedziane. No, tylko i wyłącznie powiedzieć, że no, trudno się z tym wszystkim nie zgodzić, no bo to, co się stało, to jest rzecz, która miejsca, no mieć najzwyczajniej w świecie nie powinna, nie w trakcie zgrupowania, gdyby mecz z Litwą odbył się przed meczem z Węgrami i po meczu z Węgrami. Już nie patrząc na styl, w jakim to zwycięstwo było odniesione, ale było, gdyby wtedy zostali widziani na mieście, można byłoby to jeszcze ewentualnie wybaczyć, aczkolwiek mimo wszystko, no też nie do końca. Ale tak... Nie no, Dawid, 4:15 rano w sobotę, o 9 bodajże czy 10 godzinie lot do Kłajpedy. Może nie wielkie nieporozumienie. Spać po prostu już. No. Nie, może wiesz, no. może boją się latać. No po prostu w taki sposób. Dawid, odnośnie tej gry. Mecz z Węgrami, tak już tutaj Robert wspominał, naprawdę ciężko się oglądało. Byliśmy na trybunach na tym meczu. Ta pierwsza połowa była tragiczna. Czasem było tak naprawdę słychać tylko klaskanie. Bił brawo tylko Mike Taylor. Ja siedziałem dosyć wysoko i słyszałem te brawa. Jakbyś podsumował te dwa spotkania, bo później Robert stwierdził, że to był trzeci garnitur Litwy. Zdania są podzielone między drugim a trzecim garniturem. No, porażka, kompromitacja na Litwie. Twoja opinia na temat tych spotkań? No meczu na Litwie to wolałbym się w ogóle nie wypowiadać, bo tak naprawdę nie ma co powiedzieć ciekawego na temat tego meczu. No był to mecz po prostu dramatyczny, przegrany pod wszelkimi możliwymi aspektami. Nie byliśmy lepsi w żadnym elemencie koszykarskiego rzemiosła. Tyle. Jeśli chodzi o mecz z Węgrami, natomiast można go spuentować tylko w ten sposób. Wygraliśmy, mecz się odbył, dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o grę, ta była dramatyczna. Kamil Łączyński utarł nosa trenerowi, bo tak naprawdę on zrobił robotę w drugiej połowie, gdzie już z Łukasza Koszarka trener po prostu zrezygnował. I zrobił tak. Dobry ruch, no bo tak. Skoro Kamil był w gazie, powiedzmy, no też nie zagrał. No ale trafił tam z musu, tak? Tak, AJ Slaughter nie mógł przylecieć, także... fenomenalnego meczu, ale naprawdę pociągnął. Dał impuls. A tego chyba nikt się nie spodziewał, chyba najmniej sam Mike Taylor, skoro pierwotnie nie powołał go w ogóle i nie widział na niego miejsca w tej kadrze. Więc Kamil tak, utarł nosa trenerowi, obronił go w pewien sposób i tyle chyba mam do powiedzenia na temat tego meczu, bo jeśli chodzi o innych zawodników, to można się ciepło wypowiedzieć o Karolu Gruszeckim i Michale Sokołowskim. Oni też byli tymi elementami, która naprawdę no, zrobili bardzo dobrą robotę, ale czy przed meczem ktoś by się spodziewał, że właśnie ta trójka nas pociągnie? To trochę daje chyba obraz całej kadrze. Wiesz, co rzeczy przerwa, ale ja bym trenera Taylora pochwalił na pewno w tym spotkaniu za to, że po prostu no, nie wpuścił koszarka w końcówce i dał pograć Kamilowi. I tylko właściwie według mnie dzięki temu wygraliśmy. Zwłaszcza, że Kamil tą pierwszą połowę też miał bardzo nieudaną i tam dwa takie zaczął poważne takie błędy. Tak. Panowie, mimo wszystko generalnie... Wszedł mecz bardzo słabo i właśnie fajnie, że trener Mike Taylor dał mu szansę tej drugiej połowie i nie zraził się tym, jak Kamil zagrał w tej pierwszej połowie. I Kamil wykorzystał oczywiście. Kamil ją wykorzystał. Ogólnie no, opinie są, że tak powiem, na temat gry i stylu naszej gry dramatyczne. Bo... Znaczy braku stylu gry, powiedzmy. Brak, tak, dokładnie. No bo mówmy się, że tak, Mike Taylor to jest trzeci rok
pracy z kadrą. Mhm. Zaczynał chyba czwarty, prawda? I miał chyba tak naprawdę bardzo dużo czasu na to, żeby właśnie wypracować jakiś styl kadry, a jego po prostu nie ma. Oglądałem w zeszłą niedzielę świąteczne wydanie programu konkurencyjnego o nazwie Cafe Football. I tam Zbigniew Boniek powiedział takie słowa, że on jest za tym, aby młodzi gracze byli jak najszybciej dokoptowani do tych starszych, aby poczuli tą presję, nabierali doświadczenia i tak dalej. I dużo opinii o naszej kadrze jest takich, że trzeba być człowiekiem wielkiej wiary, żebyśmy awansowali na te Mistrzostwa Świata, że wręcz jest to niemożliwe. I słuchając słów Zbigniewa Bońka, pomyślałem sobie o naszych młodych graczach, bo chyba nikt z nas nie ma wątpliwości, że tacy zawodnicy jak bracia Wójcik, jak bracia Pluta, jak Aleksander Balcerowski, jak Przemek Żołnierewicz, Filip Matczak i moglibyśmy jeszcze tak wymieniać i wymieniać, wymieniać, oni będą stanowić o sile tej reprezentacji za kilka lat. Czy nie uważacie, że na przykład dobrym pomysłem było, aby już ich, powiedzmy, wrzucić do tej kadry? Niech grają, niech przegrywają, niech zbierają doświadczenia. Ja jestem z miłą chęcią w stanie poczekać i popatrzeć na tych chłopaków, jak na przykład oni się rozwijają, tak? No bo skoro kadrowicze nie traktują reprezentacji Polski poważnie, gra pod Mike'em Taylorem nie fascynuje, nie cieszy oka, to dlaczego na przykład nie skorzystać z takiej opcji? Powiem ci tak, Tomku, moje zdanie, no teoretycznie fajny pomysł, tak? Tylko teraz trzeba by to ubrać jeszcze w odpowiedni sposób, żeby to odpowiednio sprzedać kibicom, którzy w danym momencie, w danej chwili oczekują sukcesów. Tak, nikt nie chce czekać x lat na to, że no za ale tych sukcesów tak i tak, mieli. Ale no, i tak nie ma, wiem, Przemek, i tak, zgadzam i tak nie się ma. Z tobą, że tylko, że to jest wywieszenie białej flagi praktycznie na jakiś okres. Znaczy, wiesz, znaczy, no... Wiesz co, ale to ma cel, tak? Ja rozumiem, tylko, że cel. Wiesz, tylko tak jak mówi Przemek, to tak? Trzeba byłoby ewidentnie go określić. Zróbmy to w ten sposób, że poinformujmy wszystkich, tak, sorry. Rezygnujemy z awansu na Mistrzostwa Świata, bo teraz chcemy mieć ten awans na Mistrzostwa Świata za parę lat, za następne. Ale popatrzcie na Asseco Gdynia na przykład, tak? Gdzie grają tylko i wyłącznie Polakami, jest tam bardzo dużo młodych zawodników i nikt tak naprawdę nie oczekuje od nich medalu, a każdy im kibicuje, każdy trzyma za nich kciuki, bo to jest super projekt. Tak, jasne, jak najbardziej. Ja nie mówię, że nie. Ja nie jestem tutaj żadnym przeciwnikiem, tylko tak. Dla kibica na dzień dzisiejszy trzeba by to odpowiednio ubrać w odpowiednie słowa, żeby powiedzmy odpowiednio to przedstawić, żeby to powiedzmy, nie wiem, robimy taki projekt i w ten sposób zaczynamy działać. Wybrać trenera, który przez te x lat no czas będzie miał czas na to, żeby to budować. Czy to nie jest właśnie czas na zmiany? No, trudno powiedzieć. Jak nie teraz, to kiedy? Nad tym się nie zastanawialiśmy. No tak, no tak, no ale to... Wiesz, to myślę, łatwo to... zmieniać fakt, że już ten czas taki, tej pracy trener Taylor miał i mógł pokazać, że powiedzmy, no nie dało rady przez ten czas, powiedzmy, zbudować takiego teamu, że jesteśmy pewni awansu, ale ja uważam, że nigdy nie będziemy pewni awansu. Znaczy, no tego nigdy nie zwróć uwagę, tak? Wygrywamy z Węgrami 10 punktami, Kosowo przegrywa u nich 8, tak? Także my tutaj nie możemy sobie nie wiadomo czego oczekiwać po tych, że nie wiem, nagle wygramy 20 punktami tam i u siebie i spokojnie awansujemy. Nie, te reprezentacje, te mecze, tutaj wszystkie zwróć uwagę, jak Szwecja, jaki postęp zrobiła, co się dzieje w tej koszykówce, że my tutaj tak naprawdę no, brakuje nie wyników samej kadry, ale czegoś, co jest niżej, co tą kadrę potem nam będzie budowało, żebyśmy i we wszystkich grupach młodzieżowych, żeby te reprezentacje tam już zaczynały wygrywać. A my tam tego jesteśmy brakuje. W grupach B, gdzie po prostu, no i to jest taki cały sznurek. Nie ocieramy się nawet o awans do dywizji. Dokładnie, tak wiesz, i to po prostu jedno za drugim postępuje. Także od razu zbudowanie reprezentacji od samego, no wiem, od szczytu, tak, czyli od tej pierwszej reprezentacji, to będzie trudne zadanie, żeby ta reprezentacja była pewniakiem w Europie, no nie oszukujmy się, nie? No, ale ja mam takie wrażenie, bo jak spojrzymy sobie na naszych zawodników, jak w Europie są postrzegani, czy jak grają Adam Woczyński, Mateusz Ponitka,
Damian Kulik. To są bardzo solidni gracze i ten skład, tak patrząc z boku na to, co oni, jak oni grają, powiedzmy, w lidze, w swoich zespołach, gdzieś tam w ligach europejskich, jest ich coraz więcej. Możemy być z nich zadowoleni, natomiast no, tutaj ewidentnie, moim zdaniem, praca trenera się po prostu nie sprawdza. Na pewno, wiesz, koncepcja jakaś może by była inna, inny rodzaj zagrywek, inny układ na boisku, inne zestawienie zawodnicze, tak jak teraz tu pokazał Kamil, że Łączyński, że warto w niego inwestować, tak. Że troszeczkę za późno, może faktycznie ta obecność impuls, na Mistrzostwach Europy by jednak tu spowodowała, że jednak zupełnie inaczej by też jeszcze, pomimo że fajny ten mecz tu z Węgrami był, to w jego wykonaniu, tak, to może już to by było pułap wyżej. Tak, może brakuje tych meczy paru rozegranych właśnie przez niego w reprezentacji, także no nie wiem, no nie chcę tutaj panowie, potwierdzić, tego, ja tak, powiem tak, kończąc trzeba, temat rzeka. Może następny program, Kafe Basket, Kafe Kadra, o, dokładnie. Panowie, kończąc... Tomek na prezesa, ja bym powiedział. Nie, nigdy się to nie stanie. Panowie, kończąc temat reprezentacji Polski, dokładnie oglądałem konferencję prasową po meczu z Litwą i tam Mike Taylor bardzo dużo mówił o presji, która była wywierana przez Litwinów na boisku. I bodajże z 2 lata temu Koszkadra wypuściła taki film bodajże, to był chyba 40-minutowy film o kadrowiczach, o reprezentacji, że coś się zaczyna, coś się rodzi. I tam Mike Taylor powiedział takie słowa, które były bardzo często powtarzane przez innych. Cytuję: "Pressure comes when you're not prepared", czyli presja przychodzi wtedy, kiedy nie jesteś przygotowany. I myślę, że nic dodać, nic ująć. Sam sobie strzelił w kolana po prostu. No niestety słowa, że tak powiem, obróciły się przeciwko. Dobrze, panowie. Kadrę wyczerpaliśmy temat na dzień dzisiejszy. Panowie, przechodzimy do pierwszej ligi. Pierwsza runda zakończona. Prawie zakończona. Jeszcze jedno spotkanie, tak? Tak, jeden mecz jest zaległy. KK Warszawa. No, niewiele się zmieniło od ostatniego czasu. Dawid, kilka zdań. No gdzieś ta gra na początku tego zespołu wyglądała, no ciężko powiedzieć, żeby lepiej, że teraz jest gorzej. No, wystarczy spojrzeć w tabelę. Mówi się, co jest kolokwialne i utarte, ale tabela nie kłamie, tak? Jest ostatnie miejsce, ale to ostatnie miejsce może być jeszcze z jakimś tam bilansem bliskim, powiedzmy, zespołom poprzedzającym, a tutaj widzimy 3 punkty straty, bilans 1-15-0-7 u siebie. No to zespół, który nie jest żadnym zagrożeniem dla rywali, nawet tych z dołu tabeli u siebie, no to niestety nie wróżę KK Warszawie utrzymania. Niestety może się okazać, że za 16 spotkań, za 16 kolejek będziemy po prostu ten zespół, no niestety, żegnać. Będziemy żegnać. Spośród grona pierwszoligowców najzwyczajniej w świecie, bo 17, jak wiemy doskonale, o ile PZKOSZ nic nowego nie wymyśli, no tak, spada bez gry w play-outach. Jako jedyna drużyna, która nie wygrała meczu u siebie i Nie jest dobrze i jeżeli nie będą aktywni na rynku transferowym, to... A wychodzi na to, że raczej nie są... Nie słychać nic o transferach. Właściwie tylko 2 zawodników gra na poziomie pierwszoligowym, to możemy chyba to możemy powiedzieć, bo Paweł Chybiak dwoi się i troi. Ostatnio dołączył do niego Michał Wojtyński, który też ma serię całkiem fajnych spotkań. No ale jednak 2 zawodników na pierwszoligowym poziomie to jest trochę mało. Tej reszty zdecydowanie brakuje i... No to jest bardzo delikatnie powiedziane, trochę mało. Bardzo mało. No. To jest bardzo mało. Pewnie trzeba powiedzieć, że no ten sezon uznają jako takie doświadczenie. Tak, spędzony następny sezon, nie wiem, w drugiej lidze, jak się wszystko tam u nich poukłada, zaatakują znowu pierwszą ligę i ten kolejny ich sezon już na pewno będzie inny. To jest młody klub, to jest świeży twór, tak naprawdę. Tak. Znaczy byłoby fajnie, żeby tak było, bo naprawdę byłoby dobrze jednak, żeby w Warszawie, w stolicy było więcej klubów niż tylko jedna Legia Warszawa na takim poziomie ogólnopolskim. Dokładnie. Noteć Inowrocław. Bardzo dużo się tam dzieje. Nagrywamy program w piątek wieczorem i no, hit transferowy, Wojciech Żurawski w Noteci Inowrocław. Blisko podpisania
kontraktu blisko zespołu jest Dawid Adamczewski. Nie jest to tajemnicą, że trenuje w Inowrocławiu. Wraca do treningów, no, czy już trenuje pan Lisewski. Będzie przygotowany do gry. Co jeszcze możemy tutaj powiedzieć? Na pewno będą groźni. Na pewno będą groźni, mimo tego, że odszedł Jakub Krawczyk i Rafał Malitka. I nie do końca było wiadomo, co tam tak naprawdę się będzie działo. Wiadomo, że znaczy, gdzieś tam w kuluarach mówiło się, że są bardzo aktywni na rynku transferowym, natomiast nie wszystko, że tak powiem, poszło po ich myśli. Gra cieszy. Zanotowali, ile mają w sumie? Mają w sumie 4 zwycięstwa. 2 zwycięstwa z rzędu. Przerwana ich pasa w Tychach. Ostatni mecz nie wróży tu najlepiej, tak? Ale no, tak, ta różnica z prawie 40 ponad punktów, no nie jest to jakiś tam prognostyk na przyszłość, ale tak jak powiedziałeś, te transfery na pewno mogą tutaj dawać to światełko w tunelu, które już i tak widać, że no, w tej tabeli się tutaj podźwigną, jednak no, brakuje im tam raptem punktu do 14 czy do 13 miejsca. I to na pewno myślę, że będzie groźny zespół dla każdego, tak? Tak jak zresztą tu wszystkie zespoły grające między sobą, no oczywiście tam czy Spójnia, czy Leszno jednak z tymi dolnymi zespołami z tych dolnych partii sobie spokojnie radziły. Natomiast ta druga część tabeli, każdy z każdym może wygrać, także Noteć tutaj będzie na pewno groźnym rywalem. Noteć na dzień dzisiejszy, na dzisiejszy program, który nagrywamy, moim zdaniem jest zupełnie innym zespołem od tego, jakim była w naszym poprzednim nagraniu. Dokładnie. Jest zupełnie inny zespół, klub jest w zupełnie innej sytuacji. Tak jak wtedy, to była jakaś... No, szukaliśmy tego światełka w tunelu. Degręgolada. Tak, ciężko było cokolwiek znaleźć, jakieś słowo, które by do tego pasowało. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Ja nie chcę tutaj też odbijać się od ściany do ściany, że wtedy krytykowaliśmy, a teraz nie wiadomo, jak wychwalamy, bo jeszcze na dobrą sprawę tak, na razie jeszcze nie ma aż tak wielkich powodów do tego, żeby chwalić, ale zdecydowanie jest światełko w tunelu, jest zmiana trenera, jest lepsza gra, są transfery, na pierwszy rzut oka ciekawe, zobaczymy, jak się Wojtek Żurawski sprawdzi z powrotem w pierwszej lidze na poziomie pierwszoligowym, bo jednak ma już 41 wiosen na karku, to już troszkę jest. Dawid Adamczewski, sezon średni w Kutnie. Zobaczymy, czy jeżeli dołączy do Noteci, to odbuduje się i będzie grał na takim poziomie jak poprzednio. Do tego coś tam słychać, że może coś jeszcze się wydarzy transferowo. No na pewno będzie to zupełnie inny zespół niż był w pierwszej rundzie. Na pewno dużo groźniejszy. Dawid, bardzo dużo doświadczenia w zespole Noteci, bo i Wojciech Żurawski, i Adam Lisewski, i przecież Grzegorz Małecki. Na jedynce Olek Filipiak. Wygląda to całkiem nieźle. Łukasz Pał jest w gazie. Ja powiem szczerze, że ja nie chciałbym sezon życia tak na dobrą sprawę w pozycji większości zespołów pierwszoligowych przed meczem z Notecią i musząc skautować ich pod kosz. Bo jeśli Adam Lisewski wróci do pełnej dyspozycji, jeśli Wojtek Żurawski będzie robił powiedzmy około 12 punktów, 7-8 zbiórek, a chyba tyle można od takiego zawodnika wymagać, nawet w tym wieku. Bo jednak on ten sezon w drugiej lidze miał rewelacyjny. Poprzedni miał świetny, teraz grał jeszcze lepiej. Ewal 24, 11 zbiórek, prawie że 18 punktów, też prawie 19, to mówi samo za siebie. Tak więc w połączeniu z Lisewskim, z Paulem, który naprawdę gra rewelacyjnie, można powiedzieć, jest tam jeszcze młody Damian Szczepanik pod koszem. Tak więc ma się od kogo uczyć na pewno ten chłopak, który no nie jest taką klasyczną, moim zdaniem, klasyczną czwórką. Często szuka gdzieś tam miejsca na obwodzie. Ale w sumie teraz będzie mógł szukać tego miejsca na obwodzie, bo nawet nie będzie miał się specjalnie po co pchać pod ten kosz. Więc w sumie Noteć z takiego klubu mało wyraźnego na początku sezonu, z całym szacunkiem, ale nie byli dla mnie jakimś wyraźnym klubem, nabiera kształtów, bo naprawdę rozgrywający jest bardzo ograny, który no jakoś tam można powiedzieć ostatnie 2 sezony w pierwszej lidze rozwinął się dosyć mocno. No jednak Gliwice po jego dobrym sezonie pierwotnie w Noteci, no to nie wzięły go za nic, nie ma co ukrywać. Grzesiek Małecki, Dawid Adamczewski na pozycji 2-3, no ja też nie chciałbym za bardzo bronić tych zawodników, wiadomo, że świetnie rzucają za 3, Dawid Adamczewski na swojej hali w Inowrocławiu ma swoje klepki w ulubionych miejscach, więc będzie szczególnie groźny. Dlatego właśnie myślę, że Noteć, która i tak ma całkiem niezły bilans u siebie, 3-5, może być jeszcze groźniejsza i tam nikt nie będzie jechał w roli pewniaka. Zgadza się. Nie ma w ogóle co oszukiwać. Zdecydowanie tak.
Dobrze. No, będzie na pewno ciekawie w Inu Wrocławiu. Następna drużyna to jest ZK Madoral Nysa Kłodzko. Dla wielu chyba zaskoczenie jest gra tego zespołu, bo pod wodzą nowego trenera radzą sobie bardzo dobrze. Odszedł wprawdzie Michał Weiss, natomiast przyszedł do drużyny Tomasz Stępień. I bilans w sumie taki sam jak Noteci, czyli 4-12. Panowie, wasza opinia, jakbyście ocenili tą pierwszą rundę dla Znaczy, Kłodzka. Wiesz, no, na pewno patrząc z perspektywy poprzedniego sezonu, można by oczekiwać od nich więcej, nie? Bo jednak trzeba robić postęp, tak? A tutaj tego postępu raczej nie widać, w sensie porównania do zeszłego sezonu. Powiem tyle, starczy. Okay. Znaczy, ja się z tobą nie zgodzę, Przemek. No. Z tego względu, że ta gra wygląda naprawdę całkiem nieźle. Pokonali u siebie GKS Tychy dość wyraźnie. Z takich spotkań jeszcze ostatnio, przecież do trzeciej kwarty pachniało niespodzianką w Krakowie. Bo aż trzema punktami. Biorąc pod uwagę ilość zdobytych punktów, 59-56, to jest wyraźne zwycięstwo. Moja pomyłka. Ale grali mecz z R8 w Krakowie. I tam do trzeciej kwarty pachniało niespodzianką. Niespodzianką to byłaby sensacja. Powiem ci tak. No to trwało tak długo, bo podejrzewam, no nie widziałem tego spotkania, ale no tylko tu znając, no jednak troszeczkę spędzając czasu na boisku, no to mając takie doświadczenie i bagaż za sobą zawodników R8, no to no podeszli po prostu z tego spotkania, że to musi się odbyć, no. A że troszeczkę Kłodzko się postawiło, no to się zrobiło ciężko. No ale i tak summarum praktycznie 20 punktami się skończyło, także no może to trwało dłużej, ale skończyło się tak, jak to się miało skończyć. No, także odnośnie meczu z Tychami, bo faktycznie wygrali trzema, natomiast prowadzili przez większość meczu. Tam tą przewagę sobie wypracowali dosyć dużo. W czwartej kwarcie Tychy włączyły ten piąty bieg i zabrakło im czasu, żeby odwrócić losy tego spotkania. Jeżeli mogę, w kontekście Kłodzka, jeżeli chodzi o ten sezon, to według mnie dwie rzeczy są kluczowe tutaj w tym sezonie. Pierwsze to jest dołączenie Tomasza Stępnia, bo to na pewno jest doświadczony i ograny zawodnik na poziomie pierwszoligowym i to jest taki facet, który wiele nie potrzebuje. Dasz mu piłkę i on sobie poradzi. No, albo rzuci, albo spenetruje. On zawsze swoje punkty zdobędzie. I tego myślę, że Kłodzko bardzo potrzebowało. A po drugie, słowo klucz na ten sezon według mnie dla Kłodzka to jest czas. Bo oni specjalnie ten skład pozmieniali, mają praktycznie to samo, co mieli, minus Bluma i nie pamiętam, ktoś jeszcze odszedł. To są młodzi zawodnicy, Mark Oskar Sanny, Maksym Kulon, Dominik Rutkowski. To są chłopacy, którzy zostali rzuceni na głęboką wodę i może nie wiem, czy Radek Chyrzy, jak odchodził stamtąd, może się pospieszył, chociaż wiadomo, że wrócił do Śląska, wrócił do domu, okej. Okay. Moim zdaniem oni potrzebowali trochę czasu, żeby do tego poziomu pierwszoligowego dojrzeć i widać to po nich, bo i Marko Skarsanny zaczyna grać zdecydowanie lepiej, Dominik Rutkowski ostatnio, 19-latek, też regularnie rzuca po kilkanaście punktów. Także widać, że czas działa na ich korzyść, chociaż patrząc w perspektywie drugiej rundy, inne kluby z dolnej połowy tabeli się wzmacniają, Kłodzko się nie wzmocniło, więc mimo wszystko ten czas, który jest tak potrzebny i będą mieli ten czas, może i tak nie wystarczyć do tego, żeby jakieś tutaj jeszcze wielkie zwycięstwo odnosić w lidze. No zobaczymy, czy coś się pozmienia do 15 stycznia. Panowie, kolejna drużyna to mamy SKK Siedlce. Zaczęli serię zwycięstw od Enei Astorii Bydgoszcz. Wykrakaliśmy troszkę to Przemek. Siedlec. Tak, to Przemek. Wszystko przez Przemka. To Przemek. Później jeszcze z takich rzeczy wartych powiedzenia to dogrywka ze Spójnią u siebie. Prowadzili bardzo długo i w zasadzie przegrali ten mecz na własne życzenie. I zaraz po tym meczu pojechali do Inu Wrocławia i kompromitacja. Dawid. No trudno coś powiedzieć tak, na dobrą sprawę, bo faktycznie rozmawialiśmy... Ale odbili się, prawda? No, tak, rozmawialiśmy o Siedlcach w takim nastroju, można powiedzieć, minorowym, że... Mhm. No,
no nie są źli, no mają dużo pecha, w końcu zaczęli wygrywać i faktycznie ta seria wygranych była dosyć taka, można powiedzieć, imponująca, bo chyba nikt się nie spodziewał, że oni nagle zaczną serię wygranych odnosić. Bardziej może gdzieś tam, że jakieś pojedyncze zwycięstwo się wkradnie, tak kolokwialnie mówiąc. A tu nagle się okazuje, że Spójnia tam takie problemy miała, że gdyby nie Dawid Bręk, to by nie wygrali, bo to tak naprawdę Dawid Bręk kluczowe akcje rozgrywał. Ale to też jest mało ważne, bo tam na dobrą sprawę każdy gracz Spójni mógłby ten mecz przejąć, bo mają takich zawodników. No Siedlce takich zawodników nie mają, nie oszukujmy się, i właśnie dlatego ten mecz przegrały, mi się wydaje. Mogli zagrać, podejrzewam, trochę rozważniej tą końcówkę, no, dali sobie narzucać sporo tych punktów, ta dogrywka to już była taka, można powiedzieć, jednostronna. No i chyba w tym momencie, kiedy już tak myśleli, że jest dobrze, że przegrali z tą Spójnią dla siebie pechowo, no dogrywka faktycznie no może trochę nie pójść. Gdzieś tam chyba tą pewność siebie taką trochę jeszcze mieli pomimo porażki. Pojechali do Inowrocławia i faktycznie 18 punktów zdobytych w pierwszej połowie. To jest dramatyczny wynik, także już tego potem się nie udało wyciągnąć, chociaż druga połowa była bardziej zacięta, ale... Już było po. Ale już było po. Już było po. Tak, tak naprawdę. 13 oczek, tak? Także no to trzymają się gdzieś tym swoim takim tam zbliżonym, no można powiedzieć, liczbie że punktów, tak. Porażek, co mieliśmy przy poprzednim programie, gdzie to jednak ta ilość meczy przegranych, którą mieli, no to wszystko była małą liczbą punktów, tak? No, no tutaj było podobnie, ale też trzeba wziąć pod uwagę, że jednak Notyć totalnie odpuścił ostatnią kwartę. Tam już Notyć no, wyszła na dobrą sprawę no, na pewniaka, tak? Tam było chyba z 30 punktów, o ile się nie mylę, coś w tych okolicach, dokładnie też nie wiem. A nie chcę teraz... Tam się nie mogło nic wydarzyć, po prostu mogło się nic wydarzyć. Więc, no zobaczymy, jaki to będzie zespół w drugiej rundzie. Czytałem wywiad z Michałem Spychałą w trakcie tych porażek, w trakcie tej serii, gdzie zaznaczył na stronie klubowej, że no, wszelkie decyzje co do jego osoby, co do jego dalszej pracy zostaną podjęte po pierwszej rundzie. Wydaje mi się, chociaż patrząc w bilans 5-11, to nie jest rewelacyjnie, ale obronił się. Moim zdaniem się obronił. Nie słychać, żeby Siedlce miały w planach go zwalniać. No jednak ta seria była bardzo ładna, bardzo niespodziewana. Ze Spójnią mało kto tak powalczył, nie oszukujmy się. Już nie patrząc na to, że ta końcówka była jaka była. Więc myślę, że jeśli nie prześpią tak początku drugiej rundy, jeśli będą w dalszym ciągu, jeśli utrzymają najzwyczajniej w świecie tą formę, gdzie tam odnaleźli gdzieś pod koniec listopada, początek grudnia, też mogą być bardzo groźnym zespołem dla wielu zespołów. Tym bardziej, że ten skład jest taki, gdzie nie ma gwiazd, ale widać, że jednak w jakiś tam sposób, chociaż trochę mu to zajęło, to Michał Spychała to poukładał, nie oszukujmy się. A może faktycznie ta przegrana z Notecią to wpadka najzwyczajniej w świecie, kiedy już klub był w pewien sposób ustabilizowany. Ciężko też zwyrokować. Zobaczymy początek drugiej rundy. Zobaczymy. 13 miejsce, Biofarm Basket Poznań. Spodziewaliśmy się, w pierwszym odcinku mówiliśmy, że no, będą dużo, dużo wyżej. Natomiast no, prześladuje ich pech. Przemek, Robert. Robert może nic coś powie, bo tak zamilkłem. Znaczy, zamyślił się. Biofarm, znaczy Poznań jest akurat tym zespołem, który ma ten jeden mecz brakujący. I nawet jeżeli go przegrają, mogą skoczyć od razu na 12 miejsce. Jeśli go wygrają, będą mieli tyle samo punktów, co 8 Pruszków. Więc to też nie jest tak, że oni gdzieś tam są nie wiadomo jak nisko w tej tabeli. Ciasno. Tak, tabela jest bardzo ciasna, także w tej chwili są na 13, a gdyby ten mecz mieli zagrany i wygrany, to mogli być na 8, nie licząc teraz tutaj tych małych punktów, bo nie będziemy się w to bawić. W każdym razie rozmawialiśmy też dużo między sobą, że może problemem Poznania jest to, że brakuje Bręka, który no, był takim chłopakiem, który robił wszystko. On, jakby potrzeba było punktów, to dawał punkty, kiedy trzeba było, dawał zbiórki, dawał bloki, dawał przechwyty. No taki facet, który zapełnia każdą rubrykę statystyczną. Wydaje mi się, że w tym sezonie brakuje im chłodnej głowy po prostu w końcówkach, bo grają bardzo dużo spotkań na styku, przegrywają mecze jednym punktem, dwoma, trzema. Tak samo jak przegrali mecz na tej hali, gdzie mieli akcję praktycznie na zwycięstwo i tej akcji nie wykorzystali. Nie wiem, czy jest to jakiś problem w głowie zawodników, czy jest to pech, tak jak w pierwszej rundzie Siedlce miały tego pecha, że przegrywały mecze po zaciętych właśnie 40 minutach. Ciężko stwierdzić, czegoś brakuje, czegoś drobnego, bo to nie jest tak, że oni grają nie wiadomo jaki piach, bo tak nie jest. Brakuje jakiejś drobnej rzeczy, brakuje może skuteczności, może właśnie chłodnie goły w końcówkach spotkań, moim zdaniem. A może brakuje Mariusza Konopackiego, który jest jedną nogą już w Biofarmie? Może. Przekonamy się. Z takiej informacji, że jest bardzo blisko sfinalizowania ten transfer i chociaż no nie jest to typowy zastępca, nie oszukujmy się, Mateusza Bręka, nie jest to niski skrzydłowy. To nawet nie jest nietypowy zastępca Bręka.
No nie. W zwyczajnym świecie jest zawodnik, który... Na inną pozycję po prostu. Na inną pozycję, ale nie ukrywajmy, no jednak ma swoje wielkie plusy. Jeśli ma gdzieś faktycznie się, moim zdaniem, odnaleźć, bo jest trochę zagubiony w tym Aseko. Mm-hmm. W drugiej lidze potrafi zdominować mecz, robić quadruple-double, bo miał takie osiągnięcia tak. w tym sezonie. No, a jednak na zespół pierwszy Aseko no, jest trochę za słaby, żeby go wpuszczać w rotacji na 20 minut. Pierwsza liga wydaje się idealnym miejscem na ten moment dla niego. Zobaczymy, czy tak będzie. Przemysłowym Szurkiem wydaje się, że też to jest mm-hmm. bardzo dobry szkoleniowiec, który może z niego bardzo dużo plusów wyeksponować. I oby tak było, no życzymy. A tych plusów ma sporo. A ma sporo, bo naprawdę też potrafi być człowiekiem orkiestrą. Wiesz, tak jest. 6 spotkań przegranych różnicą 1-3-5 punktów, no to jednak no, świadczy o tym, że gdyby nawet połowa z tych spotkań była mm-hmm. tylko wygrana, no zwróć uwagę, w tej tabeli by byli zdecydowanie wyżej. Tak? No dokładnie. To jest naprawdę bardzo groźny zespół, który w tym drugiej rundzie, po tym wzmocnieniu i po... Jeśli to wzmocnienie nastąpi. No, oczywiście. No tak, tylko jeżeli... że to też podłamuje Przemek, tak? Bo to no tak, ciężko, dokładnie. Naprawdę tak, ciężko dokładnie. Się odbić się w sumie. Myślę, że ta przerwa teraz dobrze im zrobi, gdzie będą mogli wyczyścić głowę, wiesz, popracować. To jest jakby nie patrzeć jednak młody zespół. Tak. Także dla nich takie porażki, to są każda taka porażka 1, 2, 3 punktami, to jest kolejna lekcja, gdzie mhm. mam nadzieję, że właśnie w tej drugiej rundzie tą lekcję wyciągną i będzie po prostu to zaprocentuje u nich. Trzymamy kciuki za ten projekt. Bo warto. Bo warto. Bo warto. Panowie, 12 miejsce na Astoria Bydgoszcz. Prawdziwy roller coaster. Seria porażek od meczu w Siedlcach. Dotkliwa. No, bardzo dotkliwa porażka w Siedlcach, później z Pruszkowem. Gra niezadowalająca. W Krakowie to było bardzo słabe spotkanie. Miałem okazję oglądać na żywo. Nagle przychodzi zwycięstwo z łańcutem. Humory się poprawiają. Dzień później jest zamieszanie z Michałem Aleksandrowiczem, który nie trafia do NEI, tak jak to było ogłoszone, miało się tak stać. Słaby mecz we Wrocławiu, Mikołaj Grot, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Tracimy Mikołaja na kilka tygodni. No i dzisiaj absolutny hit transferowy, czyli Hubert Mazur w Bydgoszczy w nowej roli. Asystenta trenera. Też wykrakaliśmy, że Hubert byłby dobrym trenerem. Także... A ty wykrakałeś. To ja wykrakałem. Dobrze, to ja to wykrakałem. Tak, to ja zabiorę głos. Zacznę od tego, od czego ty zacząłeś, czyli od porażki w Siedlcach i wydaje mi się, że to jest takie... Też wykrakaliśmy. Tak, to jest takie bardzo znamienne, że przegraliśmy akurat tam, bo mam wrażenie, że my mamy... Znaczy Astoria i Siedlce mają odwrócone terminarze, czyli pierwsze 10 spotkań my mieliśmy takie no, łatwiejsze, teoretycznie mówiąc, tak ogólnie to ujmując. Mieliśmy łatwiejsze te pierwsze 10 spotkań, pierwsze pół rundy i tam wygrywaliśmy jakieś spotkania, po czym od momentu meczu z Siedlcami weszliśmy w etap bardzo trudnych gier, które przegraliśmy. No i właściwie nie było żadnej niespodzianki poza tą, o której wspomniałeś z łańcutem. Jedyny mecz praktycznie z lepszym rywalem, który Astoria wygrała. Zamieszanie z transferami. Ciężko to właściwie skomentować. Nie jesteśmy jakby w zarządzie, nie siedzimy w środku klubu. Ciężko jest powiedzieć, jak to wyglądało dokładnie. Jakby to nie wyglądało, znaczy jak, nieważne jaka była sytuacja, i tak my na tym wychodzimy źle. Astoria na tym wychodzi źle, bo Astoria ogłosiła to, że Aleksandrowicz jest zbyt goszczy w momencie, kiedy on biegał po parkiecie w Warszawie, po czym na konferencji stwierdził, że ma mętlik w głowie i były takie rozmowy. Ciężko to jakoś jednoznacznie skomentować. No, na pewno jest to spora wpadka klubu z Bydgoszczy, no bo jednak my to opublikowaliśmy, nie on, nie agencja jako pierwsza. Mm-hmm. Co dalej będzie z transferami? Zobaczymy. Skoro był temat Aleksandrowicza, ten temat na razie upadł. Jeżeli był temat jakichkolwiek wzmocnień, to znaczy, że są jakieś środki na wzmocnienia, więc myślę, że jest szansa na to, żeby coś się jeszcze wydarzyło do tego 15 stycznia, a przydałoby się to na pewno, przydałoby się świeża krew w klubie, bo nasi zawodnicy... No szkoda, że Michał nie trafił, bo był szkoda, dogadany. Szkoda, że nie trafił. Znaczy, tak. Mówmy, że jeszcze na razie nie trafił, bo transfer oficjalnie jest zawieszony, nie wiadomo, co się wydarzy. Na razie transfer jest zawieszony, na razie Michała u nas nie ma, mamy skład taki, jaki mieliśmy.
skład, który potrafi zagrać bardzo dobre spotkanie z Łańcutem, a za chwilę, no, a za chwilę tragiczny mecz, gdzie ci sami zawodnicy grają no, mecz od bandy do bandy. Gdzie w jednym meczu chłopak potrafi pociągnąć mecz, Paweł Śpica, a w następnym meczu go nie ma. I takich meczów miał kilka już w tym sezonie. Brakuje doświadczenia w tym zespole, moim zdaniem. Zdecydowanie brakuje doświadczenia. Brakuje kogoś takiego, kto mógłby pociągnąć mecz w końcówkach spotkań. Trener też jest młody. Też nie ma nie wiadomo ilu lat przepracowanych na ławce i myślę, że tutaj też fajna decyzja, że dołącza do niego Hubert Mazur, będzie mu pomagał. Trenerem jest jeszcze świeższym niż Konrad, to nie ma co ukrywać, ale no, nieporównywalnie więcej czasu spędził na boisku i myślę, że to doświadczenie zaprocentuje i plus może jakieś wzmocnienie do 15 stycznia i może ta druga runda będzie lepsza dla Astorii. Panowie? Ja myślę, że faktycznie odnosząc się do tego newsa, który też był hitowy, gdyby w ogóle do niego doszło, tak, na temat przyjścia Michała Aleksandrowicza, zwanego Pandą do Bydgoszczy, no to byłby hit, no nie ma co ukrywać, że on w tej Legii jakoś tam nie potrafi się odnaleźć, trener, ja nie wiem w sumie już teraz sam, czy trener widzi tam dla niego rolę, czy nie, bo nagle teraz w ostatnich meczach, gdzie Aleksandrowicz był przyspawany do ławki, gra w dwóch meczach po 10 minut. Nie wiem, czy on dostaje w tej Legii złudne nadzieje, że jednak coś tam się zmieni. Czy jednak, kiedy okienko transferowe zostanie zamknięte, znowu będzie grał po 2-3 minuty. Nie wiem, dziwna to jest dla mnie całkowicie. Ja mam wrażenie, że tam jest troszeczkę złośliwości, bo to... Okej, wyszło że tak powiem, nieładnie na wierzch sytuacja z Michałem Aleksandrowiczem, ale też inni zawodnicy też byli w miarę dogadani z innymi klubami. I te transfery były po prostu blokowane. Są cały czas. I ja mam takie wrażenie, że jest w tym jednak troszeczkę złośliwości. Nie wygląda to dobrze. No trudno tak naprawdę powiedzieć. Tak samo jak nie jesteśmy w zarządzie Astorii, nie jesteśmy też w zarządzie Legii. Nie wiemy, co tam się tak naprawdę dzieje. Ale z boku, patrząc tylko i wyłącznie jako kibice, jako ludzie, którzy się interesują koszykówką, no może tak to faktycznie wyglądać, no bo klub z tego, co się mówiło, czyli Legia, no były ustalenia, że faktycznie już Michał będzie pożegnany tym swoim ostatnim meczem z MKS-em Dąbrowa Górnicza, o ile dobrze pamiętam. No jednak tak się nie stało. Michał zagrał w tym meczu 10 minut, nie zagrał rewelacyjnie, no nie oszukujmy się, a nagle zostaje wzięty na konferencję prasową i wrzucony przez trenera na minę, no bo nie oszukujmy się, skoro Astoria o godzinie 20 wypuszcza newsa, że Michał Aleksandrowicz jutro melduje się w Bydgoszczy podpisywać kontrakt, a po takim meczu, gdzie on zdobywa 0 punktów i tak naprawdę no nie jest to fenomenalny mecz, no nie oszukujmy się, no zostaje przez trenera najzwyczajniej w świecie wrzucony na tą minę, bo to było wiadomo, że pytanie o Astorię się pojawi. Wtedy się chyba trochę zagotował, nie wiem, czy spanikował, czy nie wiedział, co ma powiedzieć, że powiedział, że to były tylko spekulacje, że ma mętnik w głowie. No nie oszukujmy się, gdyby to były tylko spekulacje, to Astoria też nie jest klubem, jakimś nowicjuszem, żeby wypuszczać newsa takiego, z którego potem wszyscy, który spowoduje, że wszyscy będą się z nich śmiać. Także sytuacja bardzo niejasna pomiędzy dwiema stronami. Trudno tak naprawdę wyrokować, o co tam poszło, no ale nie wiem, tak jak Robert powiedział, transfer zawieszony, zobaczymy, czy to w ogóle się ruszy, czy Legia kogokolwiek w ogóle jeszcze wypuści ze swojego składu. Na razie ciężko powiedzieć, no a Astoria na tym niewątpliwie ucierpiała, bo miała dogadanego zawodnika. Teraz zostaje z tym, co jest. Mikołaj doznał kontuzji, więc rotacja się jeszcze ukróciła. A nie ma co ukrywać, najlepszy zawodnik zespołu, początek rundy wspaniały, później trochę słabszy, aczkolwiek no jednak kapitan robiący najwięcej punktów, dający najwięcej zbiórek, no wypada na ponoć wiele tygodni. Na co stać bydgoski klub w tym sezonie, Przemek? Jak ty widzisz tą drużynę w lidze? Znaczy ja przed sezonem dla tej drużyny widziałem miejsce w pierwszej szóstce, tak, nie ósemce, tylko szóstce. To według mnie był ich, powiedzmy, pułap maksymalny. Wszystko co wyżej to by było rewelacja. Szóste miejsce byłoby super. Ósemka obowiązkowo. Tak, na dzień dzisiejszy. Jesteś na szóstym od końca. Na dzień dzisiejszy, prawie trafiłeś. Na dzień dzisiejszy nie wygląda to za ciekawie. 6 zwycięstw, 10 porażek.
gdzie tych zwycięstw mogło być spokojnie o 3 więcej. No, razi ten bilans szczególnie na wyjazdach. Tylko 2 wygrane, 8 przegranych. No, czyli pokazuje to jednak, że no, nie potrafimy tutaj jednak się zmobilizować gdzieś bardziej na wyjeździe, tak? Tutaj kibice może troszeczkę bardziej zawodników mobilizują, ale oglądając te spotkania tu u siebie, no, no nie napawa to jakimś optymizmem, ten styl gry. Oprócz spotkania z Łańcutem, no nie zachwyca, no nie ma co ukrywać, tak? Zgadza się. Ale skoro zdarzył się taki mecz z Łańcutem, czyli jest w tym zespole potencjał, no nie można tutaj ukrywać tego. Może trzeba by to w jakiś sposób inny wykrzesać z nich, żeby po prostu te zwycięstwa w końcu tutaj następowały. Obrona czwarta bodajże od końca w lidze też tutaj nie jakiejś chwały nie daje, także tutaj. Natomiast liczba graczy na ławce, którzy są gotowi do grania i mogący naprawdę wnieść sporo do zespołu, to ta dziesiątka to jest w każdym meczu regularnie. Także można tym składem mieszać, można rotować, można więcej wymagać, można wymagać tej gry bardziej agresywnej, która się kibicom zdecydowanie bardziej podoba, jeżeli nie wpada, ale jeżeli pokazujemy i zostawiamy serce na parkiecie, no to jest to zupełnie inaczej odbierane. Można wygrać mecz. Można przegrać mecz tam, nie wiem, zdobywając 80-90 punktów i kibice, no i tak nie będą tego meczu pamiętać, ale można wygrać mecz zdobywając 50 punktów, ale kibice w domu będą na pewno bardziej zadowoleni. Tak, robi to Kutno. Dokładnie, tak? Tak jak to robi Kutno. Mocno, agresywnie bronią i ten zespół na taką grę stać. I tak powinni grać i tak powinno to wyglądać. Mateusz Birwagen bardzo agresywnie potrafi grać. Mikołaj Grot w obronie bardzo agresywnie potrafi grać, tak? Dorian to już sami o tym wiemy. Tak. Przez X lat o tym pokazał i to są wszystko chłopacy, którzy mają serce do agresywnej gry i tego trzeba od nich wymagać i tego powinniśmy od nich oczekiwać. A takie były fragmenty grania właśnie z Łańcutem, gdzie przerodziło się to w ostateczny sukces. Tych spotkań, gdzie mogliśmy, tak jak mówię, zwyciężyć, to 3 to obowiązkowo powinno być więcej. Także myślę, że no, ta druga runda powinna być nacisk położony na tą bardziej agresywną grę, która no, przyniesie tej więcej zwycięstw i mam nadzieję, że tak się stanie i jak dojdzie do jakiegoś transferu, co niekoniecznie tutaj aż tak bardzo bym się skłaniał ku temu, bo można to po prostu by w jakiś inny troszeczkę sposób poukładać i ten transfer aż tak bardzo nie byłby konieczny. Myślę, że jednak te parę miejsc wyżej i to, co chcemy wszyscy osiągnąć, czyli to 8 miejsce zostanie zdobyte i osiągnięte na koniec sezonu. Super. Panowie, Pogoń, Prudnik. Sytuacja wygląda tak. Odchodzi Aleksander Filipiak. Karierę kończy Karol Szpyrka, zostaje automatycznie trenerem, asystentem trenera Michalaka. Dalej gdzieś tam kontuzje, Tomek Nowakowski jeszcze nie wrócił do gry. I przychodzi do zespołu Rafał Malitka, Jakub Krawczyk, Patryk Nowerski i wraca do gry Grzegorz Mordzak. I ta gra już w ostatnim meczu z Poznaniem wyglądała zupełnie inaczej. Dawid. Daliby się dogonić prawie w tym Poznaniu, tylko że Poznaniu najzwyczajniej w świecie zabrakło tego czasu, bo trafiali te kilku trójki. Sekund, tak. Tak, trafiali te trójki jak szaleni pod koniec i dlatego ten wynik wydaje się taki, że to był mega zacięty mecz. On był zacięty do pewnego momentu, ale na przełomie trzeciej, czwartej kwarty gdzieś ta przewaga Prudnika urosła dosyć znacząco do tych kilku punktów, które były dość bezpieczne. No powiedzmy, że ten finisz Poznania był taki szaleńczy, ale no nie zmienia to faktu, że ostatnie dwa mecze Prudnik wygrywa. Wygrywa bardzo pewnie u siebie z Kotwicą, gdzie wydawało się, że to może być mecz taki dość wyrównany. Generalnie zespoły z podobnym, powiedzmy, potencjałem, gdzieś tam w tabeli do siebie dosyć zbliżone. A jednak okazuje się, że Kotwica nie ma nic do powiedzenia, gdzie faktycznie ta rotacja Prudnikowi bardzo mocno się rozszerzyła. Jak jeszcze dojdzie faktycznie Tomek Nowakowski i już te urazy ich wszystkie ominą, wróci też Piotr Zieliński, który cały czas jest jeszcze poza grą, to i naprawdę będą mieli i szeroką rotację i na obwodzie, i pod koszem, i trener Michalak będzie mógł naprawdę siedzieć sobie i tylko wybierać zawodników, kto ma wejść, a nie mieć ból głowy, kogo wpuścić, bo ten już mu oddycha rękawami. Jeśli to wszystko będzie szło w parze z dobrą dyspozycją poszczególnych zawodników, jeśli Tomek Prostak będzie trafiał trójki jak szalony,
jeśli Paweł Bogdanowicz będzie robił to, co ostatnio robił w kilku meczach, czyli będzie tym liderem, bo widać, że przejął w którymś momencie tą pałeczkę, to ja wróżę Prudnikowi naprawdę miejsce w ósemce na koniec. Nie wiem, kogo z niej wypchną, ale są w stanie to zrobić, bo naprawdę ludzi teraz już mają, jeśli kontuzje ich już do końca teraz ominą, zawodnicy powracają z tych kontuzji, są w stanie ósemkę spokojnie zdobyć. Tak, zwróćmy uwagę, że tak naprawdę no, liczbą punktów są w ósemce, tak? No, jakby nie patrzeć. Także tutaj każdy mecz, każdy wynik będzie na pewno przybliżał ich do tego sukcesu. Robert, ósemka realna w Prudniku? Myślę, że jak najbardziej. Prudnik to jest podobna sytuacja do Noteci z różnych względów. Jakby Prudnik miał sporo pecha w tej pierwszej połowie sezonu ze względu i na kontuzję, i na to, że no, tych zawodników brakowało, kluczowych zawodników brakowało. Teraz ci zawodnicy zaczynają wracać, zawodnicy, którzy będą decydować o tym, jak zespół wygląda, bo i Piotrek Zieliński, i Nowakowski być może wróci wkrótce i wraca Grzesiu Mordzak. Do tego bardzo fajne uzupełnienia moim zdaniem w postaci Rafała Malitki i Krawczyka. Bo to raczej nie powinni być zawodnicy, którzy będą wygrywać mecze, tak? Tak. Zdecydowanie też tak uważam, że Prudnik w tym momencie nie potrzebowali ludzi, którzy będą ciągnąć im grę, tylko kogoś, kto się fajnie w ten skład wklei. Tak, mają Tomka Prostaka, który będzie ciągnął grę, mają Pawła Bogdanowicza, mają Nowerskiego, którego ściągnęli. Bardzo dobrze się czuję w Prudniku, na pewno. On na pewno będzie bardzo znaczącą postacią. Ale no i to są ludzie, na których gra będzie się opierać, a Malitka, Szewczyk, super uzupełnienia. Nawet Krawczyk, a nie Szewczyk. Nawet Krawczyk. Szewczyk, ona Szewczyka zostawiła. Jakby Szewczyka ściągnęli, to jeszcze bardziej bym pochwalił. To czwórka. Panowie, 10. miejsce, Energa Kotwica, Kołobrzeg. Ciężko cokolwiek powiedzieć. Przyszedł Szymon Rduch, ale jakiejś wielkiej poprawy w grze nie ma. Ciężko się patrzy na ich spotkania, mają kilka wpadek, a 10. miejsce, czyli bezpieczne. Ciężko coś powiedzieć, typowy zespół środka tabeli, moim zdaniem. Mm-hmm. Bez jakichś spektakularnych sukcesów, bez wielkich, spektakularnych wpadek. Aczkolwiek z Kłodzkiem u siebie powinien aczkolwiek, wygrać. Aczkolwiek, tak. Tam była jednak wpadka. Tak, no ale to jedna, to nic strasznego. Mega spektakularna. Nic strasznego. Mają równy skład, doszedł Szymon Rduch, na pewno jest to duże wzmocnienie, ale jednak jeżeli miałbym obstawiać, to patrząc na to, na ruchy jakby w innych zespołach, to bardziej postawiłbym, że Kołobrzeg jednak w drugiej rundzie spadnie w tabeli niż pójdzie w górę. Taka jest moja opinia. Ewentualnie utrzyma, raczej jednak obstawiałbym na to, że jednak spadnie o oczko dwa w dół. Że jednak ten Prudnik ich przeskoczy, być może, znaczy na pewno moim zdaniem Poznań ich przeskoczy. Także no, jest to solidny zespół środka tabeli, z którym trzeba się liczyć, szczególnie jak idzie się do nich, ale no, playoffów nie wróżę raczej na pewno. Okej. Okay. Raczej na pewno. No. Czepiasz się mnie ostatnie dwa pytania, wiesz? Tak, już to było tutaj powiadane przez Dawida i wiele osób mówi, że tabela nie kłamie. To na 9. miejscu, poza playoffami, na chwilę obecną, jest WKS Śląsk-Wrocław. Wiadomo, że to klub pod wielką presją. Radosław Chyży jest raczej zadowolony z postępu, jaki wykonują. Mówi, że ta praca na treningach wygląda właściwie, że chłopcy ciężko pracują. No, nie do końca to się przekłada na wyniki. Dawid. Jak myślisz, czy ta ósemka tak, jest w zasięgu, bo czwórka wyżej. Chyba już nie. Wiem, do czego zmierzasz. No czwórka moim zdaniem jest nierealna, patrząc na te zespoły, które w tej czwórce są. Oczywiście dużo może się zdarzyć, tak, ale jest 5 punktów straty chociażby do Kutna, 6 punktów straty do Sokoła, który musiałby teraz zacząć nagminnie przegrywać, żeby faktycznie być w tej czwórce. No umówmy się, że ta pierwsza czwórka odstaje jednak ale od reszty. Wiesz, poruszamy ten temat, bo Radosław Chyży powiedział, że celem jest czwórka, więc też nie można przejść koło tego obojętnie. Trzeba go rozliczać z tego, co powiedział na swojej konferencji, kiedy zostawał trenerem, tak? Aczkolwiek ósemka jest jak najbardziej w zasięgu, ale z drugiej strony ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby gdzieś ten Śląsk jednak w pewnym momencie złapał trochę zadyszki. Bo to nie jest klub, który po przyjściu Radosława Chyżego zaczął nagle wygrywać seriami, mając nagle 5 zwycięstw czy tam 6 z rzędu, potem kilka z rzędu porażek. To jest raczej zespół taki grający trochę w kratkę. Gdzieś powinni wygrać, gdzieś jednak nie do końca się na nich stawiało, ale odnieśli sukces, czy tam mieli lepszy wynik, lepszy mecz pomimo jakiejś przegranej. Ale z drugiej strony
ciężko mi powiedzieć, czy to jest zespół, który stać jednak finalnie na tą ósemkę, tak? Bo skoro mówimy, że gdzieś ten Prudnik ma być w tej ósemce, gdzieś myślimy, że Poznań może też się dobijać, może Astoria, to dla kogoś musi zabraknąć miejsca. I teraz pomału kończą się zespoły, dla których tego miejsca ma zabraknąć. Wydaje mi się, że Śląsk powinien być w tej ósemce, ale nie jestem w 100% przekonany, czy uda mi się to osiągnąć. Aczkolwiek jest to na pewno klub solidny, poukładany. Wydaje mi się, że ten zestaw zawodników, który Radosław Chyży otrzymał, to potrafi z nim pracować, bo to zdecydowanie widać. I druga runda oczywiście ich bardzo zweryfikuje, tak jak zawsze się mówi, że druga runda jest już taka, kiedy więcej wiadomo, kiedy wiadomo, czego można się spodziewać. Po nich na pewno można się spodziewać gryzienia parkietu, bo Radosław Chyży nie odpuści, żeby oni nagle odpuszczali mecze. Po Astorii można powiedzieć, że się przejechali. Byli też po kolejce, w której pauzowali, więc mieli trochę tej przerwy. Astoria jeszcze doznała tego osłabienia w postaci kontuzji Mikołaja Groda w dosyć wczesnym etapie meczu, kiedy ten mecz nie był rozstrzygnięty. To też podcięło skrzydła. Więc to podcięło skrzydła Astorii, dodało trochę wiatru w żagle Śląskowi, więc ciężko powiedzieć, jak ten mecz potem by się potoczył. Dlatego nie wiem, czego się spodziewać po Śląsku. Będziemy Radosława Chyżego rozliczać na koniec sezonu. Ósemka jest realna, aczkolwiek nie byłoby dla mnie zaskoczeniem, gdyby jednak w tej ósemce ich nie było. Mm-hmm. Przemek właśnie był na pewno dużo poniżej oczekiwań i tak kibice Śląska na pewno nie są zadowoleni z tego 9. miejsca. Mimo wszystko trener spokojny, skład bardzo dobry, tak, wiesz, patrząc, czegoś brakuje. Patrząc, no wiesz, no to jest sport, nie ma co ukrywać, tak? Czasami czegoś brakuje, czasami czegoś jest za dużo, ale tu tak patrząc, tutaj patrzę właśnie teraz na te ich ostatnie spotkania, także tak 2, 4, 5 ostatnich spotkań, Polonia Leszno, przegrana 10 punktów. Po dogrywcach. Tak? Z Krakowem 12 punktów, tak? Zwycięstwo z Pruszkowem, porażka z Łańcutem, zwycięstwo z Astorią, także zobaczcie, przegrali z tym Czubem, natomiast z tymi drużynami, które są w ich okolicy, tak, czyli te, to oni wygrywają. Także raczej tutaj takim kandydatem na to wejście w tą ósemkę, czy nawet troszeczkę wyżej, no to można tutaj w nich upatrywać, że oni będą jednak się mogli bić tutaj o te wyższe miejsca. Także to czwarte miejsce, no może piąte, to ja bym tutaj ich nie skazywał na to, że się tam nie znajdą. Także trzeba na nich uważać, na pewno jest to groźny zespół, wszystkiego się można po nich spodziewać. A jeżeli będą w tej ósemce, to na pewno stworzą bardzo ciekawą parę z którymkolwiek z zespołów, bo będzie to mocna drużyna i wiadomo, tych spotkań będzie rozgrywanych trochę więcej w krótszym czasie, więc może się okazać, że w tej czwórce się znajdą. A rotacje mają dosyć ciekawą i mimo wszystko szeroką, bardzo szeroką. Bardzo szeroką. Tam tak naprawdę chyba nie ma nic. Robert, pozmieniałbyś coś w tym składzie? Dołożyłbyś coś? Coś byś odjął? Chyba nie. Wiesz co, na ten moment rzeczywiście trener Chyży ma spory komfort na każdej pozycji, tym bardziej, że mogą sobie pozwolić na to, żeby wyciągnąć z drugiej ligi takiego zawodnika jak Karol Kutta, gdzie wyciągają go z drugiej ligi i on praktycznie z marszu w pierwszym meczu, no w drugim meczu z Astorią od razu zdobywa 10 punktów, 4 zbiórki, 4 asysty i jest no, kluczowym zawodnikiem w układance. Do tego trener Chyży odzyskał Blumę, który odnalazł formę swojego byłego podopiecznego zresztą z Kłoska. Odbudował się, odnalazł formę, jest przydatny, punktuje, zbiera. Oleg Dziewa gra swoje, do tego jest trójka piekielnie szybkich obwodowych, Janek Grzeliński, Pławucki, teraz doszedł Jakub Karol Kutta, Jakub Musiał. Strasznie niewygodny zespół do grania. Nie sądzę, żebym coś tutaj zmienił. Okay. Bardzo fajny zespół. Potrzeba doświadczenia tak naprawdę. Bardzo tak? Fajny zespół. Ten zespół pasuje do filozofii trenera Chyżego, moim zdaniem. No. Bardzo pasuje. Trener Chyży lubi grać szybko, lubi rzucać, lubi penetrować, lubi jak jego zawodnicy biegają. Jego zawodnicy lubią wszystko to, co lubi trener, także... Wow. Żyć nie umierać, tylko grać. To może pierwsze miejsce. To może pierwsze. No, nie wiadomo. Dziękujemy Państwu za uwagę. To była pierwsza część drugiego wydania magazynu Cafe Basket, a już wkrótce, za kilka dni, pojawi się druga część.